Ej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w nowej serii o nazwie Afterstream. Kochani, Afterstream jest psychologicznym horrorem z perspektywy pierwszej osoby, gdzie akcja rozgrywa się w mieszkaniu głównego bohatera. Ogólnie jesteśmy Władimirem, który ma dosyć sporą publiczność na streamach, w przeciwieństwie na przykład do mnie. No i Władimir wraca do domu, aby włączyć stream, ale uczucie nieuzasadnionego strachu i niepokoju nie opuszcza go, jakby coś go po prostu obserwowało. Więc ogólnie nasz Władimir mieszka ze swoją dziewczyną Aliną, ale nie znajduje jej w mieszkaniu. I teraz pytanie, gdzie ona poszła? Znajdziemy odpowiedzi i czy przetrwamy? Kochani, ja sobie jeszcze tutaj nie robiłem żadnych opcji. Gra jest zrobiona oczywiście w Unity. W tej ogrze. A, okej. Okay. Czyli same podziękowania. Zacznijmy po prostu grę. Ostrzeżenie. Gra może zawierać przerażające wydarzenia, napięcia i strach, które mogą być nieodpowiednie lub nieprzyjemne dla niektórych graczy. Ta gra jest fikcyjna i nie ma zamiaru. Boba to popularny streamer z kilkoma milionami obserwujących, który żyje ze swoją dziewczyną Aliną. Spędza wiele czasu na streamowaniu, często tworząc wspólny content ze swoimi przyjaciółmi streamerami. Ostatnio zaczął zauważyć dziwne rzeczy, które dzieją się z nim. Utraty pamięci, déjà vu, koszmary senne, niewytłumaczalne ataki paniki. Rzeczy wokół niego również zaczęły się zachowywać dziwnie, jakby były przestawiane lub przenoszone. Alina jest pewna, że wszystko to związane jest z nadmierną pracą Bowy i radzi mu zrobić sobie krótką przerwę. Bowa decyduje się wziąć 3-dniowy weekend, aby odpocząć i wrócić do siebie. Wydaje się, że wszystko wróciło do normy. Czyż nie? Już jestem spóźniony na stream. Wow, nawet mamy nasz cień. Dziwnie. Dobra, tylko ogólnie tak. Nie możemy biegać. Nie wiem, którym się otwiera dane rzeczy. Wejść do windy? Ej, no. 132. A, w ten sposób. Mieszkanie o numerze 132. No ale dobra, 132 ma też tutaj kartkę. O. Wowa, jeśli to czytasz, wiedz, że jesteś w niebezpieczeństwie. On idzie za tobą. To wszystko moja wina. Wowa, proszę, posłuchaj mnie. Weź Alinę i zamknijcie się w mieszkaniu. Posypcie sól na podłogę i włączcie wszystkie światła. On się ich boi. I w żadnym wypadku nie wychodźcie z mieszkania. Wowa, proszę, uwierz mi, to sprawa życia i śmierci. Twój przyjaciel, AG. Kto to za żartowniś, który napisał ten bzdur? Czy te bzdury raczej, tu chodziło o to. Da się tu wejść? Rozumiem, że nie. Troszkę ciężkie mamy ruchy. 32. Da się zamknąć? No, a się piska i się zamyka. No dobra. Dziwne dźwięki. Światełko? Nie, w toalecie chyba zaświeciliśmy, tak? Nie, to jest składzik. Dobre. Dobre. Kto oglądał Naruto, ten wie. Kirby. Ja nie wiem, co to jeszcze było. Okej. Okej. Człowiek piła. Mogę kucać? Nie mogę kucać, niestety. First aidy. Coś tam jeszcze było dalej.
Kurde, ja nie znam rosyjskiego. Ja bym sobie to przeczytał. Zresztą chyba nie ma żadnego zooma. Właśnie, czy to są jakieś ustawienia klawiszy? Nic nie ma? Chyba nie ma. O Jezu, przestraszyłem się. Dobra, zamykamy tu. Co tu jest napisane? Czytaj. Wowa, kiedy przyjdziesz, umyj naczynia, zbierz brudne pranie, załaduj pralkę i wnieś śmieci. Alina. Najpierw wykonam domowe obowiązki. Jeżeli chcesz przeżyć, to z pewnością. Naczynia są w kuchni, zbędę jest na fotelu, a bluza jest w sypialni. Światełko. Wow! Ale luksusy! Tak lepiej, no bo jakby nie patrzeć, troszeczkę wali po oczach to. Dziwne dźwięki. Ale nie powiem ciekawie, chociaż to takie białe światło, to tak raczej nie. Słyszę dziwne dźwięki, tak jakby ktoś chodził. Prawdziwy komputer streamer. Czy to jest zapalniczka? Właśnie, kochani, ja się wam nie chwaliłem, ale rzuciłem palenie. Czy rzuciłem palenie? Na razie schodzę na zerówki, więc już nie mam nikotyny od 5 dni w swoim organizmie, co jest naprawdę, no, maksymalnym wyczynem jak dla mnie. W szczególności, jak człowiek palił chyba 15 lat, tak? 10 elektryki, no, coś koło tego. O, jakiś się skrypt załadował chyba. Okej. Okay. Jest creepy. W szczególności, że tutaj nie mają w ogóle nawet światła. To jest toaleta. Zrobimy tak, jak nam koleżka radził. Proświetlamy wszędzie wszystko. Jak się tylko da. Jak się tylko da. Da się umyć rączki? Nie da się umyć rączek. Co? Zalupa offline. Dobry. Dobre. O nie, elektryk. O nie, elektryk. Nie patrzę się na to nawet. Dobra, troszeczkę. Gdzieś jeszcze były spodnie. Troszeczkę te dźwięki zbyt często, moim zdaniem, się pojawiają. Potem znajdę spodnie, najpierw umyję naczynia. Wow, co to było? Czemu taki lag spike? Ja muszę sobie chyba taką konfigurację zrobić, jak tutaj jest. Czyli jeden monitor na dole i drugi jest na górze. Bo w tej chwili mam duże, dwumetrowe biurko i mam trzy monitory tak jakby obok siebie. Ja w ogóle muszę zrobić wam w końcu filmik, jak wygląda moje biuro do nagrywania. I do napraw, bo w sumie tutaj w piwnicy mam wszystko. Czyli mam i naprawianko, i nagrywanko. Okej. Jest kuchnia. Nie da się odsłonić niestety tych rzeczy. Jabłuszko? Nie chcesz, czy nie? Naczynka umyte? Chyba umyte. Okej. Okay. Ale ty nie umyłeś tych naczyń. Ty sobie jaja robisz? Tyle czasu myjesz jedną szklankę? O pierdziele. Chłopie. Kilka kubków i ty masz taki problem. Ale garnek to ty byś mógł też umyć. Nie widzę pić. Będzie garnków ani patelni. Boże, jak to jest. Uf, uf. Cały czas ten sam dźwięk. Nic nowego. Dobra, miałem znaleźć spodnie, tak? I nawet spodnie chyba już widzę. Bo to jest bluzka. Alexa, włącz muzyka. Nie da się. Dobra, spodnie gdzie? Czekajcie, czy to jest ta dziewczyna?
Nie, to jest... A może? Jest jakiś klawisz do zoomowania, coś, cokolwiek? Chyba nie. Tylko i. Nie ma. Szkoda. Taki zoomik by mi się przydał. Nie, może to muszę do kosza włożyć. Chodźmy, przeczytajmy jeszcze raz tą kartkę. No bo tak, znaleźliśmy bluzę, koszulkę i miały być już spodnie. Może te spodnie, które mam na dupie. Umyj naczynia, zbierz brudne pranie, załaduj pralkę i wynieś śmieci, Alina. Śmieci gdzie są? No. Bijcie, zabijcie, ale ja tych śmieci nie mogę wziąć. Wow! Ciekawe. Alkohol oczywiście. Serio, normalnie te dźwięki takie jakby ktoś krążył. Jakby ktoś cholera krążył. Aha. Okej. Tu ich nie było. Śmieci są na kuchni. Śmieci są na kuchni. Teraz nie wiem, czy muszę jak najszybciej zejść na pierwsze piętro, tam jest kosz na śmieci. To właśnie pytanie, czy... Pytanie, czy... To, iż te śmieci się pojawiły w tym miejscu. To jest coś normalnego? On tak... Zamknij te drzwi, no chłopie. No dobra, czyli tak, winda. Winda nie działa. Robi się coraz gorzej. Robi się coraz gorzej. Nie podoba mi się to. Nie podoba. To jest siódme piętro, chłopie. Sprawdźmy sobie, co jest tutaj. Aha. No jasne, nieprzezroczyste szkło. Może być. Nic nowego. Piąte piętro. Rozumiem, że również szkło, które jest nieprzezroczyste, tak. Ale ty masz ruchy, człowieku. Ale ty masz ruchy. Jak ty będziesz uciekał przed potworem, to ci życzę powodzenia. Czwarte piętro. Nic. Tu coś się dzieje. Tam coś widzę, jakiś samochód. Klimat jest, jak najbardziej. Też nieprzezroczysty, a nie, to nie jest samochód, to jest koło. Co to jest, niech cholery robi koło?
drugie piętro. No i chyba pierwsze piętro liczy się jako parter. Wiele wyjaśniało. O Jezu, co to było? What the fuck? To jest kosz. Tu wyjść nie możemy jeszcze. Zalupa online. Antywojenna, czyżby? Czyżby niemożliwe. Nie znam rosyjskiego, więc niestety nie powiem, ale... Ale tak by się wydawało. Teraz wreszcie mogę rozpocząć streamowanie. Coś ze sobą wrócić się? Serio? No bez jajec. Na trzecim chyba było, tak? Tak, na trzecim migało. Włącz latarkę w telefonie. Oj, się robi teraz mega creepy, okej. Jasne. Pewnie. Wiem, że latarki w telefonach są tak słabe, że widzę tylko na pół metra. To max metr. Tu coś się będzie działo, definitywnie. Holy moly, holy moly, holy moly. W gardle zaschło. Zmieniły się dźwięki, cholercia! Nie lubię tego. Kurde faja, co to było? Myślałem, że to manekin, tylko tak podlazłem do niego na luzie. Siódme piętro to jest nasze, na szczęście. Ale ciarki przeszły. Ciarki przeszły. Ciekawe, czy to się wejść wyżej. No spróbujmy wejść wyżej. Jest już całkowicie ciemno. Nie da się wejść wyżej, kalipa. No weźcie, wy to coś mogliście zrobić normalnie tutaj. Ostatnie piętro czy coś, ale nie taką ścianę. Bo nie wiem. Urwane schody, już byłoby to lepsze. Lipa. Ja wiem, że może gra nas wynagrodzi jakoś za ciekawość. Zamykaj to. Czy winda już działa? Nie dowiemy się. I teraz zgaduję, że nasze drzwi będą otwarte. Albo my chyba zostawili... Czy zostawiłem drzwi otwarte? No właśnie nie. Okej. Proszę przestać. Czy się zmieniła kartka? Nie. Ale pogasły nam wszystkie światła. Muszę szybko usiąść na fotelu. Nie szybko, wolno. Wszystkie światła w domu. Pierdziele. Rachunki będą gigantyczne, ale najpierw sprawdzę, czy nikogo tutaj nie ma. Drzwi nie chcą się otworzyć. No kurwa, i nie interesuje cię to? Drzwi w twojej kuchni nie chcą się otworzyć, chłopie. To definitywny problem, w szczególności, że miałeś drzwi otwarte.
Już sam fakt, że zostawiłeś drzwi bez żadnej ochrony, chciałem powiedzieć, no niezamknięte drzwi, to już po prostu woła o pomstę do nieba. W Rosji. I oni kurwa pralki wynoszą, a ty taki sprzęt masz i zostawiasz go po prostu samego. Nie mogę. No kurde, otwórzcie się te drzwi, no nie chcą się otworzyć. No dobra, no to jasne, spoko. Logika. Drzwi się nie chcą otworzyć, spoko. Najpierw muszę umyć ręce i wyłączyć światło w pokoju oraz co? Włączyć lampy narożne. Aha, rozumiem, że te. O. Aha, no pewnie. To już nie mogę. No chłopie, naprawdę nie osłabiaj mnie. Nie działają ci drzwi teraz jeszcze, czy drzwi? Światła w pokoju gamingowym. Pierdolę to. No umyj łapki, umyj. Nie no, naprawdę, ja jestem niepoważny, ale on to kurwa przebija wszystkie możliwe aspekty życiowe. Wowa, jesteś idiotą. Jesteś mega idiotą, Wowa. Teraz się nie do tych świateł włączyć bez jajec. Drzwi się otworzą? Drzwi nie chcą się otworzyć? No pewnie. Włączamy streama, pewnie. Nic nie widzę. Muszę jeszcze wyłączyć światło w pokoju i włączyć lampy narożne. No chciałbym. Nie mogę. No, pyk. To jest klima. To są lampy narożne. Ja. To są lampy narożne. W sumie jedna lampa? Nie, dwie. A, to tak mają prawdziwi streamerzy. Burdelowe światło. Ty możesz przestać mrygać. Oj, drygłem. Drygłem. No przynajmniej już nie zacznie się palić. Ja bym spierdalał z tej chałupy z miejsca. Nie, ja wahuję, ja говорю, я в кофемании заказывал, блять, я там Диалине заказал яичницу себе, два кофе и, короче, еще эти. Как эта штука называется? Co, na streamie się nic nie działo, rozumiem, tak? Dziwne. Alina nadal nie przyszła? No nie. Wow, on ma jeszcze taki monitor tutaj fajny. Ciekawe, ciekawe. No, ale to jest streamowanie już takie naprawdę mocne. Brat Inkhoff? No dobra, ale Alina nadal nie przyszła. Nadal nie możemy włączyć żadnych lampek.
Lepiej zadzwoń do niej. Czym? Gdzie tu jest telefon? O, headset do VR-u. VR headset. No, gdzie jest tu telefon? No, tu jest telefon. To wiele wyjaśnia. Stoję w świetle, żeby nie było. Dziwnie cień pada. Coś wchodziło dziwnie, lol. No nie odbiera, no. Tutaj będziemy na kstacie, kto przygłupy? No bez jaj. O, już mogliśmy wyjść stąd. I kuchnia się odpaliła. Mógł schować ten kosz przy głupie. Nie chcą się otworzyć. No ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego. On jest taki głupi. Dlaczego nie wziął ze sobą telefonu? I fajka nie wzięła. Zaczynam się martwić. I to jest jakaś kartka. Lepiej pójdę się napić. No faktycznie, to jest dobry pomysł. Kurwa, to krzesło było. Znowu się skrypty odpaliły jakieś. Zobaczmy, czy... Odpalić? Nie, nawet się nie chcę otworzyć. Napijmy się. No ale dobra, czego się chcesz napić, chłopie? Pietnika? Alkoholu? Mleka, coli? O, to jest cola. Kurwa, co to było? Ja pierdzielę, co to, coś tam było? Widziałem to. Nie wiem, czy nasza postać po prostu się nie rozdwoiła, ale nie jestem pewien. Ale ściargłem. Szybciej myśl, co można zrobić. Nie ma prądu, świetnie. Pierdolę. No i co teraz? Muszę sprawdzić panel elektryczny. W wejściu, okej. Drzwi się nie chcą zamknąć.
Teraz się zamknęły. Już? Nie wiem, czy to już, czy nie. Na logikę, jeżeli jeden był... O! No. Serio, już? To ma tylko korki? Wszystko? Nawet to nie korki, bezpieczniki. No to nie takie zwykłe. Zaraz kogoś kopnę w dupę za to bawienie się bezpiecznikami. I tego nie było wcześniej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie wiem, co jest napisane. Jeżeli to jest zagadka... Nie wiem, co tu jest napisane, bo jest po rusku. Halo, gro, ja nie panie Maju. X jest większe niż 4, ale... Co? X jest mniejsze niż 2? Nie rozumiem tego. Ja sobie to chyba muszę przetłumaczyć. Dajcie mi sekundkę. Ja sobie to przetłumaczę. Mam nadzieję, że się nic nie będzie działo. Bo nie rozumiem, ile mi telefon nie padł. O kurde, ej. O, nie padł mi jeszcze, czekajcie. 10% baterii. Nie jest źle. Nie jest źle. Tłumacz. Gdzie jest tłumacz? Jest tłumacz. Aparacik. Nie polski, angielski, tylko rosyjski. Albo wykryj język. No, polski. Co? Zagrajmy. A. Nie mam pojęcia. Suma daje 9, tak? Dobra, jest mniejsze od dwóch, no to jedynka, trójka i piątka. 1, 3, 5? 1, 3 i 5. A nawet nie musiałem cięcia robić, dobra. 1, 3, 5. 1, 3, 5. W każdym mogłem? No to 1, 3, 5 to najbardziej mi tak upasowało. Zaraz cię kopnę w dupę. Ja już zagadek mam dość. To już nawet nie jest horror. Kurwa, co to był headcrab? Wow, dobra, ciary mnie przeszły. To był głupi jumpscare. To był głupi jumpscare. Czemu to jest mnóstwo krwi? Jeżeli nie chcą się otworzyć, to jest zamurowane. No świetne. Co się odwala?
No co? Chyba pokazuje, że jest w szafie, prawda? Tak. Jesteś gnoju w szafie, tu. No i owszem. Jak tu by była kamera? Czytaj. Zabiorę wszystkie twoje wspomnienia i zanurzę twoją duszę w nieskończoną ciemność. Aha. Oho, o to było dobre, to było fajne. Idziemy do wyjścia. Teraz będzie jumpscare. Oddalamy się od światła. Nie ma światła. Podążamy, podążamy. Ale ten sam dźwięk. Gdyby ten dźwięk nie był tak często powtarzany. Wczoraj brałem udział w wydarzeniu gamingowym i spotkałem tam dziewczynę o imieniu Alina. Wydawała się być kimś w rodzaju menadżera wydarzeń. Pomogła mi. Dzisiaj mam z nią moją pierwszą randkę. Tak dawno nie byłem na takiej, że nawet wspomniałem, co tam robić. Może powinienem jej coś podarować. Głos w mojej głowie mówi, że miękka, pluszowa zabawka byłaby dobrym prezentem. Gazówka ponuraj za głosem w ciemności, wyłączając latarkę. Tu. Też nie tu. To też nie tu. Najbardziej chyba tutaj. To jest ciężkie. Chyba tu. Nic nie słychać. Tu też nic nie słychać.
tutaj znów. Kurde. Pogubiłem się chyba. A może i nie. Może jednak się nie pogubiłem. Przyszła zabawka. Nie mam znów telefonu. Ale chamski jumpscare. Okej, okay, jesteśmy w innej toalecie. Gdzie my jesteśmy? No, zaraz słychać kroki. Nie wiem, gdzie jesteśmy, nie mam pojęcia. Jesteśmy w jakimś mieszkaniu. To moje pierwsze mieszkanie, w którym mieszkałem. Dobrze wiedzieć. Dwór, czy co? Nie, to jest kuchnia. Płytki jak na balkonie. A jest lodówka, da się otworzyć? Safe w lodówce? Wow. To musi być dobre. O! Początki gamera. Ale widzę, że został taki sam. A ja takich rzeczy nie miałem nigdy. Minął już rok, od kiedy mój przyjaciel Alex przeprowadził się do USA. W dniu jego odjazdu byłem w szoku, ponieważ nawet nie pożegnał się ze mną. Powiedział o swoich zamiarach tylko kilku naszym wspólnym znajomym, ale dlaczego nie powiedział mi o tym? Może nie uważa mnie za swojego przyjaciela? Chociaż czasami kłócimy się podczas streamów, to nie jest powód. Oczywiście wiedziałem, że przeprowadzka do Ameryki była jego marzeniem. Ale tego dnia wydawało mi się, że uważam go za przyjaciela bardziej niż on mnie i ta myśl zasmuciła mnie i rozświeczyła w tym samym momencie. Jednak do niedawna ta myśl nie miała nic wspólnego z rzeczywistością. Kontynuowaliśmy komunikację, a on nadal streamował codziennie, jak zwykle, ale od tygodnia nie streamuje i nie pojawia się nigdzie. Ponadto ostatniej nocy napisał do mnie: czas pokaże ci drogę. Wszystko to wydaje się trochę niesamowite. Ciekawe, czas pokaże ci drogę. MZLFF. Jeżeli znacie rosyjski, to możecie przetłumaczyć w komentarzach te wszystkie teksty. Bo ja powiem szczerze, jeżeli chodzi o rosyjski, to miałem tylko jeden rok. I to jeszcze w podstawówce, gdzie ten rosyjski był nieobowiązkowy, na szczęście umiałem gałę. Potem jeszcze miałem w sumie w technikum. W sumie miałem w technikum, ale tam to miałem, leciałem na gotowcach całe swoje życie, więc... Tak, nawet nie znam alfabetu po rosyjsku. Może to i lepiej. Czas pokaże ci drogę, tak? Ciekawe wskazówki, powiem wam szczerze. Tak w sumie nie wiadomo, która jest godzina.
No bo jest, no nie wiem. Może jestem głupi. Ale dla mnie to jest równo 12. Chyba, że czekajcie. Godzina, minuta, sekunda. 12:84. 1284. 1284. To jest możliwe. 1 2 8 4. 4 8 2 1. 1 2. Tak, nie chodziło o godzinę, tylko o liczby. Raczej cyfry. No dobra, tylko co mi to dało? No nie rozumiem. Aha. Oh shit, here we go again. Nie, mam ci teraz rozbić to na łbie. Dobra, moi drodzy, ale ja mam nadzieję, że to się zapisuje w jakiś sposób, naprawdę. Mam nadzieję, że to się zapisuje w jakiś sposób, jeżeli nie, to będę miał problem. Zobaczymy się najprawdopodobniej w następnym odcinku, nie wiem jak długa jest ta gra. Jeżeli, ja wiecie co, w sumie nawet nie będę tego wyłączył, ja to po prostu dogram. Ja to po prostu dogram. Kochani, kontynuujemy. Kontynuujemy. Nie wiem dokładnie ile ta gra ma. Serio, patrzyłem różne gameplay i tak dalej, ale to jest... loteria. Totalna loteria. Możliwe, że to już będzie końcówka. Ale będą jaja wtedy. Wtedy byłyby jaja. Naprawdę. Jak ja bym tu specjalnie odcinek kończył. Dobra, co tutaj mamy? Po dwóch stronach musimy coś postawić. Mój długoletni prezent dla mojej dziewczyny Aliny podczas naszej pierwszej randki oraz pusta butelka szkockiej whisky 30-letniej. Taką samą whisky podarowała mi Alexa na urodziny. Aha. No i? Coś nie tak? Idziesz? Nie, nie idziesz. Ja czegoś tu nie rozumiem. Lewo, prawo, prawo, lewo. Muszę wyłączyć światła? Nie mam pojęcia, ej. Co jest? Wow. Cień się pokazał w jednej chwili. Nie wiem, no wracam na razie, bo to... Chyba o to chodzi. Chyba tak. Wow, możemy znów sobie przyświecać. No, okej. Zabawa z drzwiami. Zobaczcie, jak one wychodzą z tych tekstur. O, to dobre jest miejsce do klikania. I one się wszystkie naprawdę stakują. O!
kurde, nie jesteś mi gnoju jeden. Ty padalcu. Ty padalcu, jak mogłeś mi to zrobić? Takie jumpscary. To jest paluszek tego stworka? Palec potwora, bardzo długa i niezwykle blada odcięta paliczka. Weź może ten tasak? Na to? Nie? Nie trzeba? Oho! Tu się coś odjebie. Jestem pewien, że coś tu się odjebie. Ej? No i co? Ale zapalą wszystkie chyba. Wszystkie. Chyba, że kciuka nie ma, ale... A kciuk też ma. To był tylko koszmar. Okej. Kiedy ja w ogóle zasnąłem? Dobre pytanie. Alina już wróciła do domu. To nie Alina. To chyba nie Alina. Jak myślisz? Alina czy nie Alina? Ktoś nam dyszał w słuchawkę. Definitywnie to nie Alina. Cześć Wowa, postanowiłam zostać na noc u Tani. Nie martw się, będę bezpieczna i możesz spokojnie odpoczywać beze mnie. Uścisk. Co można myśli? Co można myśli? Jesteś teraz w łazience. Co masz na myśli? To znaczy, że nie macie teraz w łazience. Nawet nie wiedziałem, że ktoś w łazience siedzi. Definitywnie jej tu nie było. Telefon nadal jest tutaj. Nie martwicie to w ogóle? Chłopie. Obuła jest tak dziurawa jak... No właśnie, jak nie wiem. To jest mega dziurawa. No, rozumiem, że nie ma prądu, tak? Tak czy nie tak? No to chyba wychodzi. Czy nie? No nie wiem co. Nie mogę zapalić światła. No nie wiem. Nasz Wowa nie chce palić światła. Mimo iż...
Teraz by się dobrze przydało to światło mieć. Tu wyjść nie mogę. Tu też nie. Myślę, że stopy przechodzą. To my nie przechodzimy. W końcu telefon? A nie interesuje cię, że leży tu jej telefon, prawda? Chłopie. Wlazłeś do tej łazienki i co, i nic? No bijcie, zabijcie, nie rozumiem, co on tutaj chce. Nie wiem, ma być offline? Bo nic tu nie ma. Aha, czyli nie załapałaś jako cenka, okej, okay, rozumiem. Kapuję. Okej. Okay. Jeżeli to jest cała fabuła tej gry, to ja poś... Następnego ranka Alina odkrywa ciało Wowy w wannie, zmasakrowane licznymi głębokimi ranami z uczuciem przerażenia. Jej serce kurczy się ze strachu, gdy wzywa policję, jednak detektywi prowadzący śledztwo są zdezorientowani. Brak śladów włamania. Jak mógł ktoś zadawać sobie tak okrutne rany? Alina staje się podejrzana, ale jej alibi jest szybko potwierdzone. Pytania i tajemnice unoszą się w powietrzu, a śledztwo nadal nie zbliża się do jasnego zakończenia. Ale jedno było jasne. To jeszcze nie koniec. Jak dla mnie, to już jest koniec. Ja pierdzielę. Programista, projektant, scenarzysta, Marlersz. Życzę ci powodzenia, naprawdę. Oj, no to ja połączę z tym odcinkiem definitywnie. Myślałem, że będą dwa. Kochani, ja wam powiem szczerze. Ja wam powiem szczerze, naprawdę. Tak jak kosztuje 20 chyba 6 zł, ja ją w tej chwili oddaję. Ja robię zwrot na Steamie, bo to jest po prostu przegięcie. Ta gra to jest dramat. 62 minuty. 63 łącznie. To mogę powiedzieć, no. Naprawdę klimat był nawet budowany fajnie. Gdyby nie te jumpscary, które potem już zaczęły naprawdę lecieć, no po prostu były sypane jak z rękawa. To już nawet potem nie było straszne, tylko irytujące. Głupota w scenariuszu po prostu... no diametralna. Naprawdę myślałem, że będzie to coś lepszego, w szczególności, że na początku te opinie były dobre w tej grze. Dopiero potem zaczęły się sypać i teraz w tej chwili są mieszane. Dla mnie to jest stanowczo negatywne. No ta gra no, jest beznadziejna. Gdyby nie to, że pokazuję wam różne właśnie tego typu gry, przynajmniej jako zabezpieczenie, żebyście wy nie kupowali tej gry, to ja to wstawię na kanał, jak najbardziej. Ja to wyrenderuję, nie będę żadnego intro robił z tych rzeczy, po prostu to wrzucę tak surowo, że tak powiem, no połączę tylko te dwa odcinki kończące i tyle, no. Odradzam kupna tej gry, przynajmniej w takim stanie. Scenariusz, nawet jeżeli oni coś tu poprawią, nawet jeżeli poprawią to programistycznie, to nadal ta gra będzie słaba. Nadal ta gra będzie słaba, ma słaby scenariusz, a z gówna bata nie ukręcisz, no nie oszukujmy się, no tak to już jest. Dlatego kochani, nie kupujcie Afterstream. Jest to gra beznadziejna. Tak naprawdę stawia na prymitywne lęki typu jumpscary, tylko i wyłącznie. Chociaż naprawdę początkowo zapowiadało się ciekawie. No i tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.